Witajcie! Pokażę Wam dziś proste doświadczenie, które obrazuje, jak ważną rolę pełni dla nas barw. W klasie siódmej uczyliście się o szkielecie człowieka. Wiecie więc, że tkanka kostna zbudowana jest z komórek, czyli osteocytów oraz substancji zewnątrzkomórkowej, w skład której wchodzą białka, m.in. kolagen oraz fosforan wapnia. Jak sądzicie, który z tych składników nadaje kości jej ogromną wytrzymałość? Osteocyty są dosyć rzadko rozsianymi komórkami. Możemy je więc wykluczyć. Kolagen? Z lekcji biologii wiemy, że występuje w skórze, a ta nie jest zbyt sztywna. Zostaje więc nam tylko fosforan wapnia. Moja hipoteza brzmi więc. Fosforan wapnia w kościach zapewnia im wytrzymałość. W kościach, a także zębach, fosforan wapnia występuje w postaci minerału hydroksyapatytu, który jest wrażliwy na niskie pH. Sprawdźmy więc, co się stanie, jeżeli kości potraktujemy kwasem. Do naszego doświadczenia potrzebujemy dwóch kości, dwóch słoików, rękawiczek, octu, wody oraz ręczników papierowych na wypadek, gdyby coś się rozlało. Na początek podpisujemy słoiki. Ja już moje podpisałam. Ocet, woda. Kręcamy. Dobrze, żeby słoiki miały nakrętki. Ocet ma dosyć nieprzyjemny zapach. Jeżeli zostawilibyśmy słoiki odkręcone, unosiłby się w całym mieszkaniu. Założę rękawiczki. Umieszczam w słoikach kości. Tak oto przygotowane próby zostawiam na około tydzień. Witajcie ponownie. Minął tydzień, sprawdźmy więc, co się stało z naszymi kośćmi. Zacznijmy od wody. Woda stanowi duży procent naszego organizmu, dlatego traktujemy ją jako próbę kontrolną. Kość, która leżała w wodzie, nie zmieniła się za nadto. Nadal jest twarda, sztywna i nie jestem w stanie jej złamać. Sprawdźmy więc, co się stało z kością, która leżała w occie. Wygląda trochę inaczej i zrobiła się zupełnie giętka. Bardzo elastyczna. Co się mogło stać? Kwas octowy wypłukał z kości minerały, zmieniając zupełnie jej strukturę. Już wiecie, dlaczego wapń jest dla nas taki ważny? Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to łapka w górę i subskrybujcie nasz kanał. Pa, pa!